tymi samochodami będzie można się przejechać w konkursie tak zwanej kropelce, czyli te auta, te 5 aut przygotowane są pod zespoły, aby wyruszyć w trasę Biała Podlaska, Piszczac, Kodeń, Kodeń, Piszczac, Biała Podlaska. Wtedy zmierzą wam przejechane kilometry i poziom zużytego paliwa. Najlepsza ekipa wygrywa. A ja teraz, moi drodzy, wsiądę do tej niebieskiej, jakiej niebieskiej, zielonej Fabii. I dla was pokonamy tor przeszkód na Placu Wolności właśnie tą zieloną Fabią. To ja wsiadam. Pasy. Kluczyki. Nie no, są, dobra, żartuję. Słuchajcie, przejechać się Skodą, zieloną Skodą. No akurat widzicie, no, robią nam zdjęcia fotoreporterzy. Przejechać się zieloną Skodą po Placu Wolności, a mając na masce talerz Stewarta, jaki on by tam nie był, taki jest, ale z piłeczką, o. Ale słuchajcie, jak cichutko chodzi ten samochodzik. Bardzo cichutko chodzi ten samochodzik. Biorąc pod uwagę, że jedną ręką prowadzę, drugą ręką trzymam mikrofon, więc być może moja jazda nie będzie zbyt szybka i sprawna. Na co dzień poruszam się samochodem dość sprawniej, bardziej sprawniej. O, zrobimy jakiś taki malutki przejazd tędy. Przypomnę, jesteśmy na festynie Skody Białej Podlaskiej. 28 maja 2011 roku. Tędy się przejedziemy. I tędy się przejedziemy. I jeszcze tędy się przejedziemy. O, tu macie całą imprezę. Dealer roku 2010. Jedna rundka. Pomiędzy, tak właściwie to nie powinno się prowadzić jedną ręką, moi drodzy, no ale tak jak mówię, reporterzy Radia Biper i Białej TV niczego się nie boją i również prowadzą samochód jedną ręką. I już zajeżdżamy na, no na razie piłeczka nie spadła, bardzo dobrze. Do wygrania jest samochód, słuchajcie, także mam szansę. O, i zatrzymujemy się na miejscu startu. Wysłaliśmy zaproszenia naszym klientom, chcemy zorganizować imprezę i jesteśmy właśnie w jej trakcie. Cieszę się, że ta pogoda nam się poprawia, bo tak od rana było trochę niefajnie. Natomiast tak, wstępnie dla klientów jazdy testowe naszymi autami tutaj po placu, między pachołkami, taki troszeczkę może zmodernizowany test Stewarta. Prezentację naszych aut, bo stawiamy w tym momencie na ekonomię i na ekologię, biorąc pod uwagę silniki nasze nowe, tak zwane TSI, czyli z turbosprężarką, ma małe pojemności i z niskim zużyciem paliwa. Mamy do dyspozycji też samochody z silnikami benzynowymi 1.6 w Octavii, nowej Octavii Tour, wyposażone w fabryczne instalacje gazowe, no co wydaje mi się przy dzisiejszych kosztach paliwa, no jest to bardzo racjonalny wybór. Również dzisiaj część tej imprezy związana jest z tak zwaną jazdą na kropelce. O co tu chodzi? Dokładnie. Przygotowaliśmy specjalny konkurs. Chodzi tutaj o to, żeby kilka osób, które się zbiorą i będą chętne do uczestnictwa w tym konkursie, przejechały trasę około 90 km, tą i z powrotem. I osoba, właściwie zespół, bo chcemy, żeby były to 2-3 osoby w jednym aucie, czyli ten zespół, który zużyje najmniej paliwa bądź najmniej gazu na przejechanie tej trasy, no otrzyma od nas, myślę, wydaje, ciekawe i przydatne nagrody. Pan lub pani, niekoniecznie mieszkanka Białej Podlaskiej czy mieszkaniec Białej Podlaskiej, warto, żeby miał prawo jazdy, mógłby dzisiaj przyjść, zasiąść za kierownicą któregoś z tych aut, tak, i wziąć udział w tym konkursie. Dokładnie, dokładnie tak to wygląda. Nie stawiamy po prostu na jakieś tam konkretne osoby. Kierujemy tę propozycję naszą do wszystkich mieszkańców Białej, do osób, które są zainteresowane i mają coś wspólnego z motoryzacją. I znowu żałujcie, że was tutaj nie ma. No znowu żałujcie, że was tutaj nie ma. Jakie nagrody?
Jakie nagrody? No, dla naszych klientów i dla osób, które będą brały udział w konkursie Jazda na Kropelce, przygotowaliśmy dużo gadżetów z naszej palety skodowskiej, a przede wszystkim coś, co na pewno każdemu prawdziwemu kierowcy się przyda. Są to przewodniki Pascala po Polsce na trasy weekendowe, na trasy tygodniowe, także myślę, że korzystając z tych przewodników na pewno będziemy mieli większe pole manewru, będziemy wiedzieli, gdzie jechać, jak się poruszać i co możemy zwiedzić. Jeszcze dwa słowa powiedz mi o tej limuzynie, która tam stoi na numerach siedleckich i o Yeti. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Yeti i o Superba, to na dzień dzisiejszy są dwa nasze takie kultowe samochody. Limuzyna Superb w niedawnej wersji, która pojawiła się na rynku. Jest to samochód w wersji kombi, spełniający oczekiwania nie tylko menadżerów, ale na pewno przygotowany samochód dla rodzin. Odnośnie Yeti, wydaje mi się, że bardziej skierowane jest to auto do osób, które mogą to potraktować jako drugi samochód w rodzinie, bądź też chcą pobawić się trochę w jazdy offroadowe. Siedlecki Karset, znany w białej jako salon Skody przy ulicy Janowskiej, zaprasza na Plac Wolności, ale zaprasza na co dzień również do siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo.